Hej, dzisiaj zajmiemy się misją, jak to gra nazwała, poboczną, zwaną też dziwny sygnał. Musimy udać się, już wam pokazuję, do drugiego punktu. Tutaj mniej więcej gdzieś był. Tutaj był jakoś. Pierwszy punkt właśnie, tutaj mamy drugi i potem będziemy musieli iść aż tutaj. Chociaż ta mapa wydaje się mała. Nie wiem, czy to będzie jedyna mapa. Podejrzewam, że nie. Nie wiem, jak długa jest ta gra. Wiem, że tam już są jakieś full gameplaye na YouTubach i tak dalej po 12 godzin, ale nie wiem, czy to było coś tam szybko. Czy to nie były jakieś takie speedrunowe próby? Czy wszystko tam ci panowie robili? Wygląda obiecująco, żeby tam iść, ale ja podziękuję. Nie będę się rozpraszał, idę sobie po prostu na misję. W statystykach też bardzo dziwne rzeczy. Na przykład ile razy się zmęczyliśmy. W sensie używaliśmy sprintu i dobrnęliśmy do granic naszych możliwości. O, pan kolega chyba Dyntka. No cóż, zdarza się. Proszek dymny, no dobra. Tego jeszcze w sumie nie używałem za bardzo, nie wiem do czego to jest. Podejrzewam, że amunicja, w sumie na pewno amunicja, ale do czego to nie mam pojęcia. A, dobra, mamy butelki. Mało tych butelek używam, może później się przydadzą. Także póki co mamy full. Jesteśmy w kibelku, tak jak mówiłem. W większości tych kibli są strzykawki, ale nie tutaj. A nie, jest jednak, dobra. Czyli jesteśmy, że tak powiem, na wypasie, bo mamy dwie. Tu chyba nic nie było, nie? No nie ma, jakaś tam konsolka. O, tutaj zamknięte. Jezus, przestraszyło mnie to trochę. To się przydaje do bełtów elektrycznych, ten komponent, bezpiecznik bodajże to był. No i ogólnie cel tej misji kończył się na przesłuchaniu tych ziomeczków. Ale my tutaj mamy bardzo ciekawą lokację, do której nie omieszkam zajrzeć. Złaź tam. Troszkę tutaj się pobawimy i to jest w sumie chyba ostatnia rzecz, którą udało mi się zrobić. Oprócz tych jakichś tam eksploracji, no bo wcześniej dużo eksplorowałem, sobie zwiedzałem, co tam się dzieje i tak dalej. I jest kolorowo na mapce, zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy to jest obowiązkowe, żeby tutaj wchodzić. Ale skoro nas zaprowadziło jak za rączkę, to grzechem byłoby nie skorzystać. Przenosimy się w tym naszym Steamie, a la Matrixie, po różnych
dziwnych serwerowniach i nie wiadomo czym. Naboje do pistoletu. Czy jak ja to zupgrade'owałem, to mogę nosić więcej, tego też nie wiem. Ale się przekonamy niebawem, jak znajdziemy jakiś warsztacik. Jest roślinka chyba trzecia, czwarta, dobra, to sobie możemy lekarstwo wytworzyć, aczkolwiek mamy już dwa, więc nie będę tego robił. Bo gdy będziemy mieli trzy, to już więcej nie podniosę, a to jest dosyć cenny surowiec. Tam jest koleżanka, którą musimy zaciechać. No właśnie, z tego co pamiętałem, ona... What fuck my life? Zdecydowanie nie umiem celować na padzie. Dobra, zdychaj, poczwaro. Ale za nią jest bardzo dużo... płynu, 1200. Znaczy, no w porównaniu do tych podstawowych przeciwników, bo za nich mamy tylko 300. Mamy części. No i spoko, ale może zróbmy sobie zastrzyka, żeby być jak najbliżej fulla. Co to był za dźwięk? Nie mam słuchawek, więc nie jestem w stanie stwierdzić, skąd to dobiega. Ale pewnie się przekonamy już niebawem. Ślady prowadzą tak jakby w tamtą stronę, więc... A dobra, może się uda zabójstwo zrobić po ciszku. Ręka. Dobra, ten się już nie opierał. O, za tego jest 500, no to spoko. To też spoko. Tutaj mamy drogę powrotną, więc nie. To jest dosyć dziwne. Ale dobra. Mniej więcej się udało trafić. No to by coś okolego stało. Coś cię tu zjadło? Nie ma tu nic. I właśnie dlatego, moi drodzy, postanowiłem zejść jednak tutaj na dół. Bo było warto. Mamy shotguna. Shoguna. Czemu ja nie mam nic przypisane do dołu? Nie wiem, ale szoguna sobie przypiszemy na prawo, a na dół... A, butelkę możemy sobie tam przypisać, no tak.
Chociaż, no tak jak mówię, no póki co jeszcze się nie przydały za bardzo. Zresztą widzieliście, o ile oglądaliście wcześniejsze odcinki. Dobra, nic konkretnego tutaj nie ma już. Także zjeżdżamy. Tutaj? A nie, tu jest... Dobra, tu możemy się pobawić. Fuck, dziwne to jest. Powinniśmy najechać i już ten, już się wybrała. Tu trzeba jeszcze krzyżykiem potwierdzić. Mamy elektryczny i tu jest taki motyw, że możemy strzelić po prostu w to i na chwilę dostanie... Dostanie powera, ta winda. Raczej winda, drzwi. I dzięki temu, że... Wow. Że zasililiśmy właśnie te drzwi. Wow, jaką mamy twarz pokieraszowaną. To otworzy... Otworzyła się właśnie winda. Bo brakowało powera. Nie było prądu. Zrobiliśmy sobie skrót. Przy okazji wypuściliśmy tych dwóch panów. I ostatnia ciekawostka, którą mi się udało odkryć, jak wczoraj przychodziłem. Tutaj mamy tą figurkę, z której wypada klucz. Drugi. Wiem, gdzie jest trzeci. Trzy wczoraj miałem. W miejscu, w którym wam już opowiadałem, w kościółku. Tam też się udamy. Co prawda nie teraz, bo czas nas goni. Czemu on nie przeładował z automatu? No strzelby już nie mamy. Nie, nie mamy ammo. Słabiutko. Dobra, wychodzimy z tej lokacji. Nawet chyba sprawnie poszło, oprócz tych tam dwóch ataków, które byli mi w stanie zadać. No, wyłaź. Tu jest bardzo sprytnie ukryte wczytywanie, niby chcą sprawić, że nie wiem, że tak jakby program się wczytuje ten, a tak naprawdę jest wczytywanie tekstury świata. Sprytnie sobie rozdzielili to. Ale dzięki temu optymalizacja jest lepsza. Chociaż widzicie, no na 34% stanęło i wczoraj też tak miałem. Dobra, nie biegnij, skoro nie masz staminy. I światełeczko. Okej. No wyłaź. I jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym panowie się spotkali. Przesłuchaliśmy te sygnały. Zostało nam jeszcze jedno miejsce, do którego się właśnie udamy. O kurwa, tego nie pamiętam. Nie wiem, czy tak było. No ja nie wiem, czy tam chcę iść. Kurde! Mendo złocista!
tyle naboi stracić na ciebie. Ale widzę, że nie muszę celować w głowę, oni i tak padają. Dobra, wyjdźmy z tej okropnej lokacji. No chyba cię głowa boli. Ale siekierkę to ja bym... O... Bardzo chętnie przygarnął. Zginąłeś? Zginąłeś. Bo siekierka jest skuteczniejsza od naboi. Wystarczy nią uderzyć i nie muszę się martwić, czy trafi w głowę, czy nie. Dobra. Mało naboi, tylko 5. A nie wiem, co tam się będzie działo, bo w sumie nie byłem w tym miejscu, do którego teraz zmierzamy. Tu mnie też interesuje. To było tu. A butelka. Tu się coś dzieje. A nie, to nie od tej strony jesteśmy chyba. Spieprzaj dziadu. Tu jest coś ciekawego. A chodźmy. Chociaż to się wydaje na taką dość rozległą lokację, więc daruję sobie, pochodźmy dalej. Zrobimy sobie taki... Aha, tu są te schodki do góry. No bo ja tam wcześniej przechodziłem, a tu są te schody. Ale nie, 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 nie. Zrobimy sobie taki luźny odcinek i wtedy będziemy się zajmować tym światem, co tutaj się kryje. O, mieliśmy loadingi w sumie, więc zobaczę teraz, czy te zombiaczki tam leżą martwe, czy się po prostu porespiły. O, tutaj widzę tylko tych dwóch. Shit. No chodź, mam siekierę. O! Coś ty mi zrobił. Nie, nie zabijaj mnie. Co za gnido. I 200 pyłu tylko, no. Ile mam tego zdrowia? No. Nie chciałem tracić naboi na niego, bo prawdopodobnie jedną kulą bym go nie zabił. Ale nie, tu został tylko ten jeden, czyli wygląda tak, jakby ta lokacja była w miarę wyczyszczona. Tu są jakieś ciała albo coś? Tamten zombiak był na pewno. No to wygląda na to, że ciała poznikały, a... no. A przeciwników jest mniej, o. Chodź, kumplu. Skąd ty w ogóle spod auta wylazł? No jak? Ostatnim nabojem. Tu w ogóle da się przeszukać, zapomniałem o tym. Jakieś komponenty dostajemy, chyba. O, tym razem nic. Coś się świeciło właśnie. Co to? Coś... Co on wziął? Części do broni. Plus 5. O, jest... Wow! Jest siekiereczka, to ona się przyda zdecydowanie. Bierę ją. Jeszcze też kwiatka. Nie wiem, dlaczego go nie... A nie, to nie tu. To chyba obok. Tu jest kolejny kwiotek.
Gdzie jest ten warsztat? Tutaj. Dobra. Z buta wjeżdżam. Czy jakoś tak? Gdzie ty idziesz? Ło, coś tu... Ja pier... Nie wiem, co mnie przestraszyło. Czy to ta machina z tej strony? Jak tak stałem, wyglądała jak jakiś... O, nie wiem. No dobra, skoro jesteśmy, wytwórzmy sobie... Dwie roślinki, Boże, dwie strzykawy. Nabojów nie mamy. Tylko 7 mogę. I wciąż mogę mieć tylko 20. No to trudno, mamy tylko jeden magazynek. Mogę zrobić harpuny. To też jest jakaś opcja, aczkolwiek one chyba nie są zbyt silne. Do strzelby mogłem zrobić, ale tylko jeden nabój to... Nic bym nie podziałał z tym. No dobra. Zaczyna być krucho, jeśli chodzi o amunicję. Ale hej, w końcu ten dziwny sygnał. Cała ta misja jest oparta właśnie o jakiś składzik z bronią. Tak przynajmniej mi się coś przypomina. Może w autobusie coś? W ogóle to mam nieprzeładowane, o tak. O, 500 tak luźnego żelu, spoczko. Ty też coś właśnie masz, świeci mi się. Właśnie! Żeby mnie tu nikt nie wypatrzył. To nie będzie przyjemne. Naboje do pistoletu. I love you. I love you, ziomuś. Tutaj jest pociąg, też jest ciekawy. Nie zwiedziłem go co prawda ostatnio. Jeden chyba wagon tylko. Części broni, czyli już chyba możemy coś upgrade'ować. Tam za 100 było. Albo 130. Tylko właśnie nie wiem teraz, czy ja chcę w ten pistolet iść dalej. Czy co, ja bym chciał upgrade'ować. Nie wiem, jaka broń będzie najskuteczniejsza. Na pewno do pistoletu będziemy mieli najwięcej amunicji. To nie ulega wątpliwości. Coś, kurczę, dużo do zbrajania. Dużo do zbrajania się tu jest. Tu mamy tych panów duszków. Tu nic... Nic się nie dzieje. O proszę, 25 części, I love it. Nie tak na ryju. Gdzie się teraz przeniesie? O Jezus, jeszcze kolejne. Widziałem taki gameplay, że ktoś...
podnosił ten samochód, ten, i zauważyłem tam coś dziwnego, bo wydawało mi się, że tam jest jakaś klapa właśnie, żeby zejść do dołu, a ten ktoś tam nie wchodził. O, właśnie tutaj bezpieczniki. Źle. Aha, że za dużo mocy, tak? Ile ty dajesz mocy? Dajesz tylko 2. Moment. Ten mi daje połowę. Ten mi daje więcej niż połowę. O, jeden więcej. Okej. Łatwa zagadka, przyjemna. O, właśnie, tu jest klapa i na tym gameplayu, co oglądałem, to ktoś tam nie wchodził. O kur... To z góry pojebana? No tak, całą amunicję na ciebie stracę. No... Co za typiara niedosrana? To ja nie wiem, czy ja chcę tam schodzić. Ale przymuliło. Czy ja mogę teraz to... Czym ja mam załatwić? Tutaj? Ale może elektrycznym? Tylko że mam jeden elektryczny bełt. Nie, to nie tak było. Aha, to mogę gasić, dobra. Gdzie ona jest? No, kurwa. No jak mi za... Jezu. Ten elektryczny w ogóle na nią nie podziałał, co jest dziwne. Dobra, no dwie głupie śmierci. Pierwsza, no nie mogłem przewidzieć, że ona tam jest. Druga śmierć była, no... Starałem się, ale nie pykło. Strzelba by się przydała, ale nie mam amunicji do niej.
Tam są drzwi jakieś. Kinżesz jeden nabój za dużo, cholera. Ale co my mamy za tymi drzwiami? I czy ten składzik był jakiś kurcze, nie wiem, pod prądem? Czy coś? Te drzwi są pod prądem, na prąd? Że włączyłem prąd i ona wyszła? No ale spoko, mamy fajne fanty. Fajne fanty i zejście na dół. Dobra, nie mogę was zostawić z tą ciekawością, co tam jest. Zejdźmy. Rura. Tylko jak ja teraz wyjdę? Ty podniesiesz tą drabinę, żeby... O, Jesus. O, masz! Holy shit. To się podziało. Szczury. Szczur to mi się kojarzy tylko z naszą koleżanką. Z naszą koleżanką z kanału wentylacyjnego z szybu. I ona źle skończyła. Czy ja tu idąc z 5 nabojami dobrze robię? Tam widzę 3 zombiaczki chyba. Tu jakiś kod będziemy musieli wprowadzić. Tu wygląda na bezpieczne miejsce. Także mi... Moja przyjemność tutaj. O, o, i tu mamy chyba jakąś giwerę nową. Co? Wybuchowy bełt. Tu mam kamień, wszystkie cele, które znajdują się w zasięgu. Lepiej się do tego wtedy nie zbliżyć. Wybuchowy gałd można tworzyć łącząc gwoździe, czyli mamy zastosowanie gwoździ i proch strzelniczy. Dlaczego proch strzelniczy? To jest tak cenny komponent. Co mamy tu? Nie jestem w żaden sposób w stanie tego rozczytać. Prośba o usunięcie zwłok. No to grubo. Nazwał ją Ted Sisson. Sisson, sorry. Raport z incydentu około godziny 14:30. Mieszkaniec bla bla bla. Jonathan Stevens dostał się do zastrzeżonego obszaru i zdobył poufne informacje. Pojmanie i przeprogramowanie niestety niemożliwe. Jakie przeprogramowanie? What the fuck?
byłem zmuszony zastosować awaryjną procedurę Zeta-5. Czyli Zeta-5 to jest kill him. Zapamiętam, jak ktoś mnie będzie Zeta-5 straszył. Proszę o skierowanie jednostki sprzątającej do warsztatu samochodowego. Aha, czyli my się znajdujemy w jakimś mega tajemniczym miejscu, czyli ja nie jestem pewien, czy ja powinienem tutaj iść i chyba nawet nie mogę tutaj za bardzo nigdzie iść. Żadnego kodu nie mam. Karta Union, okej. Ta karta ochrony przedstawia... Co? A, siatkę kodów... Dobra. O kurwa. Dobra, ja stąd spadam. Dozbroję się jakoś lepiej, moi drodzy, i w następnym odcinku przeczeszemy. Tylko że... No dobra, no to walczymy. Zapomniałem, że tu nie ma wyjścia. Fuck. Nie mógłbyś sobie zjeść tych szczurów na przykład, a mnie zostawić w spokoju? A że on nie przeszedł tym przejściem, tak? Fuck, on mnie szuka. To dość konkretnie mnie szuka. Ale jest tylko jeden? Jak jest tylko jeden, to jestem w stanie z nim... ...powalczyć. Tylko straciłem 3 naboje na niego. A momencik, wycof. B34. Ale jak mam to odczytać? 5? Jak ja mam to odczytać? Tu jest 5A. Nie kumam tej karty. Ja autentycznie nie kumam tej karty, jak mam to odczytać. No bo mamy B34 i to jest w piątym rzędzie. No tu nie mamy żadnych. No i co teraz? Nie mogę się tu, twoją dziurką, przecisnąć?
Error. No to mi zajmie wieki, jak ja to będę wszystko rozkminiał. Dobra, moi drodzy, nie mam pojęcia, jak tam wejść. Także troszkę pokombinuję i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!